że byłby nasz przemysł perfumeryjny bez olejku różanego. Ten piękny zapach unosi się nad naszymi polami już od połowy maja do końca wakacji. Ale róża to nie tylko olejek, to także owoc. Róże z reguły są znacznie mniej wymagającymi roślinami niż te klasyczne róże, które my znamy z naszych ogrodów. Na przykład róża pomarszczona, róża wielokwiatowa wymagają stanowiska słonecznego, wtedy najbardziej obficie kwitną i owocują. Stanowisko może być również suche, dają sobie świetnie radę w takich warunkach. Nie są wymagające zbytnio co do gleby oraz jej zasobności. Jest wiele gatunków występujących w Polsce, w Europie, dzikich róż. Różnią się one kształtem kwiatu, kolorem kwiatu oraz owocami. To jest na przykład róża pomarszczona, Rosa rugosa, kwiaty oraz jej owoce. Charakteryzuje się dużymi płatkami, dużymi owocami. Jest idealna właśnie do pozyskiwania surowców z tej rośliny. Tutaj natomiast mamy róże Rosa multiflora, owoce drobniejsze, zebrane w takie grona i drobniejsze białe kwiatostany. Praktycznie z każdej róży można pozyskiwać substancje lecznicze. W zależności od gatunków róże kwitną od początku lata, praktycznie przez całe lato do jesieni. Dojrzałe owoce pojawiają się pod koniec lata, początkiem jesieni. Dzika róża to źródło dwóch surowców zielarskich. Pierwszym z nich są płatki. Z tych płatków otrzymuje się olejek eteryczny. Można z nich zrobić syropy. Mój nauczyciel zielarstwa, ojciec Grzegorz Stroka, właśnie te płatki zbierał od połowy maja do końca wakacji i z nich robił smakowity syrop. Można potem ten syrop dodać do produktów zielarskich, można go stosować do herbatki. Na pewno będzie to bardzo dobry, prozdrowotny i ratujący nasze zdrowie produkt. Olejek różany używany jest głównie przez przemysł perfumeryjny oraz w kosmetologii. No, można go użyć na przykład do masażu. Jedna kropla na butle oliwy z oliwek albo oleju z pestek winogron w zupełności wystarczy. On zdominuje zapach tego produktu. Używany jest w kosmetologii, w salonach spa. Rzadko jest używany w lecznictwie, dlatego że jest niesłychanie drogi. Żeby uzyskać 1 kg olejku eterycznego, to takich płatków trzeba użyć nawet 4 tony. On wykazuje działanie terapeutyczne, działa uspokajająco, bakteriobójczo, grzybobójczo, ale ze względu na to, że jest bardzo, bardzo drogi, rzadko jest wykorzystywany w lecznictwie. O ile płatki róż wykorzystywane są rzadko w medycynie, tak owoc róży wykorzystywany jest bardzo często. Jest to jedno z najlepszych źródeł naturalnej witaminy C. Na temat witaminy C mówi się i pisze bardzo dużo. Nawet powstał osobny program ziołowej apteki, który właśnie tak się nazywa, witamina C. My musimy wiedzieć jedno. I to w skrócie Państwu powiem. Otóż witamina C pozyskiwana z owoców róży jest mniej więcej tym samym związkiem chemicznym, który występuje w syntetycznych preparatach witaminy C. Ale jest o tyle lepsza, że ona występuje w towarzystwie różnych innych substancji naturalnych, karotenoidów, flawonoidów, kwasów organicznych. I te substancje powodują, iż ta witamina C z owoców róży działa lepiej. Jednak jest tej witaminy C niewiele, bo w owocach róży jest około 1,5% witaminy C. Więc aby uzyskać preparat, który ma optymalne działanie i maksymalne dobre efekty, bo są koncepcje terapeutyczne mówiące, że należy witaminy C przyjmować nawet kilkanaście gramów w ciągu dnia, wtedy należałoby ten naturalny ekstrakt z róży bogaty w witaminę C jakby wzmocnić syntetyczną witaminą C, ale też nie kwasem L-askorbinowym, tylko lepiej solą sodową tego kwasu. Czyli dlaczego solą sodową? Dlatego, że sól sodowa ma odczyn obojętny, a kwas ma odczyn kwaśny. Więc aby nie podrażnić żołądka, należałoby stosować raczej sól sodową plus
kwasu askorbinowego plus oczywiście ekstrakt z dzikiej róży. Czym różni się syntetyczna witamina C od naturalnej, można na tym rysunku zauważyć, bo to biały proszek, witamina syntetyczna, to ekstrakt z owoców aceroli, który jest źródłem witaminy C, to ekstrakt z owoców róży, a to ekstrakt z kwiatów hibiskusa, a to witamina C pod postacią owoców róży. Proszę Państwa, można oczywiście te produkty ze sobą łączyć. Do ekstraktów naturalnych dodać ekstrakt syntetyczny. Po co? Po to, żeby uzyskać więcej w produkcie witaminy C, bo chemicznie ta witamina C i ta występująca tu jest taka sama, ale te ekstrakty mają również różnego rodzaju związki czynne, prozdrowotne, które lepiej działają razem z naturalną i syntetyczną witaminą C. Wtedy ten efekt jest najlepszy. My potrzebujemy witaminy C różne ilości. To nie jest tak, że my potrzebujemy tylko 80 mg, jak to kiedyś mówiono. Nie, my jeżeli jesteśmy w stanie zdrowia, to potrzebujemy niewielką ilość witaminy C, nawet gram do 2 gramów załóżmy. Ale jeżeli chorujemy, to potrzebujemy tego paliwa dużo więcej. To można porównać do samochodu. Jeżeli jedziemy na luzie, to samochód pali 2 litry paliwa na 100 km, a jak jedziemy na gazie, to może palić i 15 litrów. Więc my mamy różne zapotrzebowanie na witaminę C. Odkryto to, obserwując zwierzęta. Otóż królik normalnie wytwarza w swoim organizmie, bo on sam wytwarza witaminę C, są takie zwierzęta, 9 mg na kilogram masy ciała, a w przypadku stresu 220 mg, czyli ponad 20 razy więcej. On po prostu potrzebuje, zużywa, potrzebuje tego paliwa więcej, więc żeby uzyskać taką ilość tego właśnie paliwa, to powinniśmy do ekstraktów naturalnych dodać troszkę syntetycznego, aby ta ilość była dobra. Ja na przykład stosuję u swoich pacjentów witaminę C pod postacią kapsułek, gdzie jest 500 mg witaminy C i one są podawane u tych pacjentów bardzo często. Co godzinę, co pół godziny dostaję jedną kapsułkę. Dlaczego tak często? Bo witamina C ma bardzo krótki czas połowicznego rozpadu. Po prostu ona działa w organizmie bardzo szybko i bardzo szybko z niego zostaje eliminowana. Zatem stosowanie często mniejszych dawek powoduje, iż jest to właściwe dawkowanie i ten poziom witaminy C w naszej krwi utrzymuje się na odpowiednim poziomie. Owoc dzikiej róży kojarzy się raczej z witaminą C, jako źródło tej witaminy. Ale okazuje się, że ma też inne substancje czynne. Taką substancją jest galaktolipid. Wystarczy 3 mg tej substancji, aby złagodzić dolegliwości bólowe w chorobach reumatycznych. Dlatego też owoc dzikiej róży zalecany jest również pacjentom z bólami mięśni i stawów do łagodzenia tychże dolegliwości. Róża kojarzy nam się z miłością i witaminą C. A jak wiemy, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Zresztą widać na załączonym obrazku. Rację miał pan Rosiewicz, śpiewając onegdaj właśnie piosenkę o tej treści. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.